Nebulizacja, czyli technika leczenia aerozolem, jest super metodą, zwłaszcza w pediatrii. Lek podajemy bezpośrednio do dróg oddechowych, czyli tam, gdzie występuje problem. Dzięki temu podajemy bardzo małe dawki leków w porównaniu z terapią doustną i tym samym zmniejszamy ryzyko działań niepożądanych. Nie musimy podawać słodkich syropów. No, same plusy. Ale żeby lek podawany w nebulizacji zadziałał prawidłowo, powinien być prawidłowo podany. Zatem co to znaczy prawidłowo wykonana nebulizacja? I przede wszystkim, jak nakłonić dziecko do jej wykonania? Wydaje Wam się, że wystarczy wziąć nebulizator, wlać lek, posadzić dziecko, włączyć nebulizator, podać maseczkę, włączyć bajkę i po sprawie? Otóż wcale nie. Dzisiaj technika nebulizacji od A do Z. Zaczynajmy! Cześć, z tej strony Agnieszka, jestem lekarzem pediatrą. W wolnych chwilach, tutaj na moim kanale, dzielę się z Wami swoją wiedzą. Uważam, że medycyna jest super i warto jest skorzystać ze sprawdzonych i zbadanych metod leczenia. Ten odcinek został zainspirowany jednym z Waszych komentarzy pod poprzednim filmem o nebulizacji. O tym tutaj, za który bardzo dziękuję. W poprzednim filmie o nebulizacjach, link znajdziesz tutaj, opowiadałam Wam o tym, jak wygląda sama nebulizacja, co to jest za metoda, jak działają poszczególne nebulizatory, jakie są typy nebulizatorów. O co chodzi w tej aerozoloterapii? Dzisiaj skupmy się na samej metodzie i technice wykonywania oraz podpowiem Wam, co można zrobić, co ja zalecam moim pacjentom, aby łatwiej było wykonać tą nebulizację. A na koniec kilka tipów, jak przekonać te najbardziej oporne przypadki. Jak wygląda prawidłowa technika wykonywania nebulizacji? Przede wszystkim pozycja. W trakcie tej procedury dziecko czy pacjent powinno być w pozycji siedzącej. Chodzi o to, że w trakcie pionizacji, czyli pozycji pionowej, w momencie podawania aerozolu, aerozol, czyli te drobne cząsteczki zawieszone w powietrzu tego płynu, który chcemy podać, będą swobodnie opadały w drogach oddechowych. Stąd pozycja pionowa. Punkt drugi to wybór właściwego nebulizatora, a właściwie typu nebulizatora. Jeżeli chodzi o podawanie leków wziewnych, na przykład sterydów, to doskonale wiecie z poprzedniego filmu, że nebulizator ultradźwiękowy się do tego zupełnie nie nadaje. Do podawania leków wziewnych najlepiej sprawdzają się nebulizatory siateczkowe. Nebulizator pneumatyczny też da radę. Jeżeli chcesz wiedzieć, jaka jest m.in. różnica i na czym polega wytwarzanie chmurki przez poszczególne typy nebulizatorów, zajrzyj na link tutaj powyżej. Właściwy dobór końcówki do nebulizatora. Zawsze warto porozmawiać z Waszym lekarzem i zapytać, jaką końcówką ta nebulizacja powinna być wykonywana, bo to też zależy od wskazań do terapii. Małe dzieci wykonują zwykle nebulizację maseczką, która zakrywa nos i usta. I uwaga, pro tip ode mnie. Najczęściej w zestawach z tych nebulizatorów maski do wykonywania nebulizacji mają dziury. I w przypadku podawania leków myślę, że warto jest zamykać te dziury. To powoduje wyższe stężenie leku i większą szansę penetracji tego leku do dróg oddechowych. No bo nie chcemy przecież, żeby ten cenny lek w niewielkich mililitrach uciekał nam do powietrza. Chcemy, żeby działał w drogach oddechowych. Zakrywaj dziury. Ustnik jest super opcją dla starszych dzieci, czyli takich, które potrafią współpracować na tyle, że będą potrafiły oddychać przez usta. Inne końcówki typu smoczek czy wąsy kompletnie nie nadają się do leków, więc z nich lepiej zrezygnować. Przy doborze maski dla dziecka również pamiętaj o tym, że powinna ona przylegać, czyli wielkość dobieramy do wielkości buzi dziecka. Jeżeli chodzi o dobór leku i stężenie leku, które ma być podawane, to ten temat powinien być omówiony z Waszym lekarzem i będzie dostosowany do wieku, masy ciała dziecka oraz wskazań, które jakby skłoniły nas do wyboru tej terapii. Metoda oddychania. Idealnie byłoby, gdyby dziecko wykonujące nebulizację brało powolne, głębokie oddechy. Na szczycie każdego wdechu powinno się na chwilę zatrzymać, po czym wznowić oddychanie. W momencie, kiedy to robi, na
bierzemy wdech, dziecko zatrzymuje oddech i w tym momencie te cząsteczki, które wleciały do buzi, one będą swobodnie sobie opadać i wtedy robimy wydech. Na tym powinna polegać prawidłowa technika oddychania w trakcie nebulizacji. Te oddechy powinno się wykonywać do czasu, aż cały pojemniczek tego leku zostanie zużyty, czyli mgiełka przestanie lecieć. Czyli innymi słowy, nebulizacja wykonywana w krzyku i płaczu, wrzasku dziecka, jeżeli jest wykonywana na dolne drogi oddechowe, no to w tym momencie ona zupełnie nie działa tak, jak powinna. Ten lek nie trafi w takim stężeniu do dróg dolnych oddechowych, jak byśmy chcieli. Inaczej jest z górnymi drogami oddechowymi, ale wskazania do terapii oczywiście omawiasz z lekarzem. Uwaga! Każda nebulizacja powinna być nadzorowana przez rodzica. Chodzi o to, by pilnować, by każdy oddech był prawidłowo wykonany, albo chociaż większość oddechów była prawidłowo wykonana. Pilnować, by pojemniczek zawsze był w pozycji pionowej, żeby się nie przechylał i się nie, po prostu nie wylał. No i oczywiście należy przetrzymywać tą maskę, bo najczęściej dzieci sobie ją przesuwają i ta nebulizacja po prostu nie jest wykonywana. Po każdej nebulizacji należy dokładnie umyć i zdezynfekować ten sprzęt zgodnie z opisem na instrukcji. Czyli jak sam widzisz, do sukcesu tej metody potrzebna jest pełna współpraca dziecka i rodzica. W przypadku starszych dzieci sytuacja raczej jest prosta. Po prostu tłumaczymy dziecku, co ma zrobić. A co z maluchami, dla których właściwie ta metoda jest dedykowana? W idealnym świecie dziecko otrzymuje właściwy lek we właściwym stężeniu przez właściwy nebulizator, właściwą końcówką i wykonuje serię oddechów tak długo, jak leci mgiełka. A jakie są realia? No, powiedzmy, że nie zawsze jest to możliwe. Pracując z dziećmi, doskonale wiem, jaki to czasami może być problem. Bo każdy mały pacjent jest inny. Jedne dzieci są odważne, wparują do gabinetu i niczym się nie będą przejmowały. Inne są bardzo wrażliwe, wycofane i nieśmiałe. A jest też grupa pacjentów, którzy ze strachu, stresu, złości po prostu krzyczą. I to też jest okej. Niezależnie od temperamentu, rodzaj terapii powinien być dobrany do pacjenta, czyli powinno być akceptowane zarówno przez dziecko, jak również przez rodzica. Bo tylko dzięki takiej współpracy ta terapia ma szansę zadziałać. Czy można sobie z tym jakoś poradzić? Spróbujmy razem poszukać odpowiedzi. No, co może dziecku w nebulizacji przeszkadzać? Zwykle najczęstszą, taką pierwszą przyczyną jest zbyt głośny sprzęt. Większość nebulizatorów pneumatycznych, czyli tych wkładanych do prądu, po prostu bardzo głośno buczy. Dzieci boją się tego hałasu. Jeżeli widzisz, że to stanowi problem, spróbuj najpierw oswoić dziecko z tym sprzętem. Pozwól dziecku włączyć ten nebulizator. Spróbujcie oswoić to urządzenie i na przykład pokolorujcie pisakami obudowy albo naklejcie jakieś fajne naklejki. Jeżeli hałas nebulizatora jest dużym problemem, możecie spróbować słuchawek wyciszających głos, no bo uszy nam do nebulizacji zupełnie nie są potrzebne. Czasem warto również rozważyć zmianę nebulizatora, na przykład na nebulizator siateczkowy. One są przeważnie zdecydowanie cichsze. A przy zakupie zwróć uwagę na parametry głośności urządzenia. Dziecko często nie chce, by cokolwiek dotykało jego twarzy. I to jest chyba najczęstszy i najtrudniejszy do pokonania problem. Maluchowi nie podoba się maska, która zamyka tą przestrzeń nos i buzię. Co można w takiej sytuacji zrobić? Spróbuj odwrócić uwagę dziecka od urządzenia. Przenieś jakąś ulubioną zabawkę, staraj się zająć jakąś książeczką. Możecie spróbować właśnie kolorować nebulizator. Oglądajcie wspólne zdjęcia, a jeżeli to nie działa, no to najczęściej, niestety, kończy się oglądaniem bajki w telewizji. Albo na YouTubie. I przede wszystkim, nie poddawaj się jednym niepowodzeniom. Dziecko z biegiem czasu zobaczy, że lepiej mu się oddycha w trakcie tej terapii i w ten sposób w końcu zaakceptuje tę formę leczenia. Czasami warto dziecku, na misiu bądź na sobie, pokazać, że to nic nie boli, żeby zrozumiało, że to nie jest nic strasznego. Można również zobaczyć, czy dziecko radzi sobie z ustnikiem. Ustnik jest wkładany do buzi, czyli nie zamyka tej przestrzeni i może być lepiej tolerowane przez Twojego malucha.
Jeżeli kompletnie nic z tych powyższych porad nie pomaga, nadal dziecko krzyczy, płacze, można spróbować wykonywać nebulizację w trakcie snu. Ale nie jest to idealna forma wykonywania nebulizacji. Niemniej jednak zawsze warto spróbować. Nebulizacja trwa za długo. I tu pojawia się znowu kwestia techniczna. Po pierwsze, niektóre nebulizatory działają szybciej. Szybciej wytwarzają aerozol z tego płynu, czyli ta nebulizacja będzie trwała zdecydowanie krócej. Po drugie, nebulizatory przenośne, czyli nie te wkładane do prądu, tylko te, które jesteśmy w stanie nosić i one są bezprzewodowe, będą pozwalały dziecku na większą aktywność ruchową w trakcie procedury. Można również porozmawiać z lekarzem na temat tego problemu, czyli czasu wykonywania nebulizacji, i możemy spróbować zmniejszyć objętość leku, zachowując to samo stężenie. Ale doskonale wiem, że czasem zdarza się pacjent, powiedzmy, oporny na tę metodę leczenia. Pojawia się totalny bunt na pokładzie. Wrzask, krzyk, nie ma opcji na podanie lekarstwa w ten sposób. Tutaj dalsze postępowanie zależy od wieku dziecka, no i oczywiście wskazań do leczenia. Zamiast nebulizacji, czyli tej formy podawania lekarstwa, możemy zaproponować inną terapię wziewną gotowymi aerozolami, już które kupujemy w aptece. Do tego dołączamy tak zwaną komorę inhalacyjną i w ten sposób dziecko również wykonuje wdechy, tylko nie ma żadnego buczenia, żadnego prądu. Jest to krótsza forma terapii. Natomiast tutaj również jest wymagana współpraca. Dziecko musi odpowiednio wciągnąć lek do oskrzeli. Druga kwestia to wiek. Czyli musimy wiedzieć, w jakim wieku pacjent jest, żeby móc taką formę terapii zaproponować. Niektóre, nie wszystkie leki do terapii wziewnej występują również w formie doustnej. Można takie coś zaproponować, ale niestety podajemy wówczas bardzo dużą dawkę leków. Co za tym idzie, ryzyko działań niepożądanych tego leku zdecydowanie wzrasta. Opcją ostateczną, jeżeli nadal nic nie pomaga, a musimy podawać leki, które pomogą rozszerzyć oskrzela, na przykład w zapaleniu oskrzeli, jest podawanie dożylne, ale to wiąże się już z hospitalizacją dziecka. Czasami niestety tylko tak można pomóc dziecku. A Wy, jakie macie swoje tajne metody wykonywania nebulizacji u dziecka? Podzielcie się w komentarzach swoimi pomysłami. To pomoże niektórym dzieciom zwalczyć tą niechęć do wykonywania nebulizacji, bo to naprawdę jest super metoda leczenia. Mam nadzieję, że te informacje Wam się dzisiaj przydały. Jeżeli tak, subskrybujcie kanał, stawcie lajka, udostępnijcie film komuś, kto być może zmaga się z tym problemem. A tymczasem to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa!